pan coś chce ode mnie? Dekalog właśnie, te polskie filmy, w pewien taki magiczny sposób powiedziały światu, że jest reżyser, który mówi o tym, że jest coś poza nami, jakieś inne życie, że jest być może Bóg, który nas gdzieś otacza jakimś anielskim promieniem. Tu piszą nabożeństwo ze spokój jej duszy. Nic nie mówiłeś o duszy. Głos, który Krzysztof odważył się dać w czasach, w których naprawdę wstydzimy się i uczuć, i rozmów poważnych, o rzeczach poważnych, albo nie chcemy o nich rozmawiać, popadamy w cynizm, albo chowamy się za ironię. A Krzysztof no po prostu zrobił ten krok i to jest wielkie. Myślę, że siła tych filmów polega właśnie na tym, że one są niezdefiniowane do końca, że one są, mają pootwierane furtki przy każdym temacie i każdym pytaniu, że każdy człowiek, który myśli, który stara się żyć świadomie, analizować świat, nie definiuje do końca tak jednoznacznie wszystkiego, co go w życiu spotyka. Myślę, że w ogóle na tym polegała siła dekalogu Kieślowskiego. Chodziło o to, żeby wyjść od jakiegoś zagadnienia. Te tytułowe przykazania były tylko pretekstem do pewnych rozważań. Myślę, że to jest najpiękniejsze w całej serii Dekalogu, że to nie są dosłowne ilustracje. Każdy film w bardzo specyficzny sposób traktuje o naszym współczesnym jakby rozumieniu tych 10 przykazań starych, jak świat, a ciągle aktualnych, bo ciągle te same grzechy popełniamy. Można ukraść swoją własność? Nie wiem. Kiedyś we Francji zapytano go, czy wierzy w Boga, na to nie odpowiedział, ale czy gdyby trafił do nieba, to co by powiedział Panu Bogu? I on wtedy odpowiedział, że gdyby trafił do nieba, to by obudził Boga, bo jego zdaniem śpi. Powiedziałby: stary, obudź się, zobacz, co się dzieje. Myślę, że dlatego też zrobił dekalog. Właśnie to, że Krzysztof się tak wadził, powiedziałabym, z życiem, z tymi, nie wiem, jak to nazwać, z opatrznością, to dlatego to było takie żywe, takie bardzo ważne, że on naprawdę razem się zastanawiał, że on nie miał gotowych odpowiedzi. Bóg jest. To bardzo proste, jeżeli się wierzy. On spytał mi się, jakbym tłumaczyła dziecku Pana Boga. No i wtedy ja powiedziałam, jak myślę, żebym tłumaczyła. I to weszło do filmu. Co teraz czujesz? Kocham cię. Właśnie. I on w tym jest. Jak się czyta scenariusz, wydaje się wszystko proste. To jest proste, jednoznaczne, no właściwie, znaczy film jest w ogóle jednoznaczną sztuką dosyć. Jakby wszystko się brutalizuje na ekranie i trzeba wielkiego mistrza. I jeśli chodzi o aktora, jeśli chodzi o o pracę aktora, jeśli chodzi o pracę reżysera, żeby stało się, żeby weszło trochę metafizyki i niejednoznaczności do filmu. Pan Krzysztof był mistrzem tej niejednoznaczności. Sam mówił, że obsada to jest rzecz najważniejsza. Obsada polega na tym, żeby w filmie właśnie szczególnie, żeby obsadzić aktora, kierując się jego wewnętrznymi predyspozycjami, jego osobowością, a nie jego umiejętnościami aktorskimi.
zostaw mnie. To były bardzo intensywne i precyzyjne przygotowanie do tej postaci. Mówię ze strony psychologicznej, charakterologicznej. My spotykaliśmy się 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć i z Januszem Gajosem, który grał ojca, i z Krzysztofem. I właściwie to były bardzo głębokie analizy tej postaci. Właściwie na plan weszliśmy całkowicie, stuprocentowo przygotowani pod każdym względem. Tam były analizowane dialogi, słowa. Właściwie wszystko było bardzo precyzyjnie, tak przygotowane, że już na planie nie było dyskusji i rozmów. To co jest w liście mamy? Ja nie wiem. Gdzie szedłeś? Po mleko. Zastanawialiśmy się nad tekstem, nad sytuacją emocjonalną tych ludzi. Natomiast to, co najważniejsze, to, co jakby było w zapleczu tego, pozostawało nietknięte. Ja myślę, że to było bardzo fajne i mądre. Romek. Usłyszałam samochód. Że po prostu było takie niedotykalne, tak jakbyśmy się bali tego nazwać. Przez to też była jeszcze za nami jakaś przestrzeń, która nie była określona. I to mi się bardzo podobało w tej pracy. Ja myślę, że u niego się przede wszystkim przydaje prawda i wrażliwość. To znaczy, że jeżeli trzeba w minutowym ujęciu dać mu dobry materiał, to trzeba być do bólu gdzieś głębokim, prawdziwym i szczerym. Bo dopiero z takich elementów składa się piękna opowieść. Że jakby niekoniecznie te tak zwane fikołki aktorskie są mu potrzebne. Jest mu potrzebna taka najgłębsza ludzka wrażliwość. Trudny film, bo ja nie wiedziałam, gdzie jest kamera, jak mam grać. Właściwie za pomocą mikrofonów wykonywałam to, co mnie prosił Krzysztof. To był chyba jeden z pierwszych czy drugi film Olafa. Był młodym chłopcem, miał bardzo trudne sceny. Mi się wydaje, że Olaf bardzo mi pomógł i ja jemu. I my bez porozumienia zaczęliśmy po prostu tworzyć. Tak myślałam, że to ty. Chcesz wejść? Nikogo nie ma. To osiedle, na którym ja podglądam Grażynę Szapołowską, to takiego osiedla nie ma tak naprawdę. To wszystko było kręcone w 4 różnych miejscach. Gdzie indziej było jej mieszkanie, gdzie indziej było moje mieszkanie. Widok z mojego okna był gdzie indziej. Widok z jej okna gdzie indziej, a alejki osiedlowe jeszcze gdzie indziej. W związku z tym jest to dowód na mistrzostwo Krzysztofa Kieślowskiego, jak potrafił z 6 różnych dzielnic Warszawy zrobić delikatny film o uczuciach. W każdym odcinku pojawiają się z jakimś przedmiotem, który coś oczywiście oznacza, coś symbolizuje. Ekspozycja postaci. Po raz pierwszy pojawia się postać, która widz jeszcze o tym nie wie, będzie się pojawiała jako jedyna w prawie wszystkich kolejnych częściach Dekalogu. I tam jest takie długie spojrzenie moje nie tyle na to jeziorko zamarznięte, na którym rozegra się tragedia, ile w ogóle na cały ten świat. To można dopiero zrozumieć po iluś tam częściach, że to również oznaczało. Mm.
tym dniu, w dniu Wigilii, ona działa pod wpływem impulsu, działa pod wpływem strasznych emocji, straszliwej samotności, zagubienia, bardzo no, wielkiego zagubienia, nieumiejętności odnalezienia się w życiu. Ja myślę, że ta noc też ją czegoś uczy. Musiała dużo zrozumieć, że ten drugi człowiek też czuje, ma serce, ma swoje problemy i że nie można właśnie tak sobie zaplanować, przeprowadzić i wziąć. Myślę, że ona przez tę krótką noc bardzo dużo zrozumiała, wyciszyła się, uspokoiła i będzie już umiała żyć w tej swojej samotności. Chcesz mnie dotknąć? Chcesz? Przekroczona została granica przez dziewczynę, przez córkę. Właściwie nie wciągnął się w to ojciec. Ona w pewnym momencie zrozumiała. Zrozumiała, że popełniła poważny błąd. Wycofała się z tego. Myślę, że takim symbolem tego wycofania był finał filmu, gdzie został spalony list, z którego nikt do tej pory nie wie, co było naprawdę napisane. Ja miałam straszny problem, jeżeli chodzi o tę sytuację listową. Zresztą zawsze Krzysztofa pytałam, co było w tym liście. Proszę, powiedz Krzysztofie, co było w tym liście. Powiedział, że kiedyś mi powie, ale nie zdążył. I tak naprawdę o to chodziło. Żeby pozostawić sprawę otwartą, sprawę do przemyślenia, sprawę wyboru, wybór przede wszystkim, jak powinno być. Żeby widz mógł sobie sam zdecydować. Kłamstwo jest raz dobrem, raz złem. Tak krótko jest potrzebny czas. Jej mąż o tym nie wie. W dodatku jest to jej pierwsze. No tu każde kłamstwo no musiało nastąpić. To nie było możliwości. Myślę, że ciężkie miała życie, że trudniejsze było jej życie aniżeli Elżbiety, która została uratowana, która... Bo przecież Zofia nie wie, czy to dziecko żyje. Skazała to dziecko na śmierć de facto. I w tym przeświadczeniu żyła przez te 40 lat. Myślę, że to nie było łatwe. Wysłałam na prawie pewną śmierć. I wiedziałam, co robię. Tak. Masz rację. Nie ma idei, nie ma myśli, nie ma nic, co byłoby ważniejsze od życia dziecka. Był taki moment, kiedy ja się trochę zirytowałem naturalnym odruchem chyba na to, że nie wiem, co to jest za człowiek, co to za postać. I zacząłem nalegać na odpowiedź. Mówię, to kto to jest? Pan Bóg? Przeznaczenie? Jeszcze wymieniłem jakieś, pamiętam, kilka różnych rzeczy i Krzysiek mi powiedział, każda z nich. No i wtedy mi ręce opadły, ale mówię, nie mogę zagrać wszystkich tych rzeczy. Mówię, to wybierz sobie jedną, ale taką, która jest dla ciebie najważniejsza. Ale ten właśnie moment, to było dziwne i dosyć chyba budziło we mnie sprzeciw to, co Kieślowski kazał mi zrobić. Ale później po latach rozumiem, że to budowało tę rolę, dawało trochę szersze spojrzenie na tego chłopca. Kradniemy swój wolny czas, kradniemy
pomysły, kradniemy dzieła nawet, czy fragmenty dzieł, no różne rzeczy kradniemy. Kradniemy także uczucia. I to jest niestety właśnie dość częsta kradzież. Majka, on mówi, że jest czarownikiem. Miałeś do mnie mówić, mamo. Majka. Powiedz, mamo. Tym przykazaniem jest wiele innych przykazań. To też jest nie pożądaj cudzej własności, prawda? Też jest to chorobliwe, ta chorobliwa drapieżność w tej kobiecie, że chciałaby mieć wszystko. Stefan, ja pomyślałam, Stefan. Ja pomyślałam, niech jedzie. Niech nas tu zostawi z małą. Niech jedzie na zawsze. Za te dwa diesla. Ta seria wystarczy panu na wykupienie mieszkania. Czy panowie zdają sobie sprawę? Ten dekalog 10, on się trochę jakby wyróżnia poprzez też nasze aktorstwo, że idzie w stronę może nie komedii, ale jakiegoś lżejszego sposobu opowiadania tych poważnych historii. On się chciał ze mną zobaczyć. Dzień dobry. Cześć. Ten fragment filmu, gdzie oni donoszą na siebie, naprawdę jest bardzo przykry. Opętanie. Grzech. Tu chyba jest ten grzech. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Myślę, że powinien pan zwrócić uwagę, sprawdzić mojego brata. Starałem się to przez jakiś ogromny wstyd tę scenę zagrać. Nikt go nie mógł dotknąć. Że on ma świadomość tego, co robi. Ja zrobiłem coś bardzo złego. Pomyślałem... Ja też. Ale ja powiedziałem, że to ty... Ja też. Jak sądzę, mało jest osób, które mogłyby na koniec swojego życia powiedzieć, że żyły zgodnie z dekalogiem. Niestety życie, zdaje się, leży jednak w sprzeczności trochę z tym wszystkim. A jest to pewien wyznacznik czy synonim ideału, do którego być może dążymy, czy powinniśmy dążyć, czy chcemy dążyć, ale jak powiedziałem, z rzadka nam się to udaje. Być może dlatego jest to tak niezwykle frapujące i dlatego jestem pełen podziwu dla Krzysztofa Piesiewicza, Krzysztofa Kieślowskiego przede wszystkim za to, że odważyli się obaj panowie, a Krzysztof zwłaszcza jako reżyser, ten temat poruszyć. Co prawda nie wprost, ale jednak.